Atmosfera w hotelu Paradise robi się coraz bardziej napięta. W ostatnim odcinku głosami uczestników z wyspą pożegnała się Marta i Łukasz. Fani są jednak pewni, że ten wyrok należał się komuś innemu. Zbojkotują program? Zadaniem uczestników było wytypowanie pary, która zasługuje i nie zasługuje na finał. Tym sposobem z programem pożegnali się Marta i Łukasz, którzy, według pozostałych, nie mieli szansy na stworzenie związku po programie. Sami zainteresowani zgodnie przyznali, że spodziewali się takiej decyzji, a Marta we wpisie w mediach społecznościowych przyznała, że cieszy się z takiego obrotu spraw. Cieszę się, że odpadłam z programu. Dzięki temu miałam możliwość poznać Bali z innej strony niż tej programowej. Jeśli chodzi o program, nie mam sobie nic do zarzucenia, dla każdego zawsze chciałam dobrze, nikogo nie obgadywałam za plecami, nie chciałam grać w gierki i wchodzić w różne układy, napisała stanowczo Marta. Jednak to, co zdenerwowało fanów, nie miało związku z odpadającą parą, a decyzją Oli i Szymona, którzy wytypowali Adama i Violę. Powiem wam, że dostałam cios. Ja się przecież z Olą przyjaźnię. Mówiła rozgoryczona Viola. W tej sytuacji święta trójca, a raczej to, co z niej zostało, postanowiła uknąć plan. Adam, Viola, Chris i Marietta obmyślili strategię, jak wyeliminować Olę i Szymona i zapewnić sobie miejsce w finale. Rozłoszczeni fani nie zostawili na nich suchej nitki. Wywalić Adama i Violkę Joker spiskuje z Indianką i kciukiem nie mogę doczekać się miny Adam i Violi, jak odpadną. To będzie bezcenne Marietka i Viola, jakie pewne siebie. Teraz damy wielkie. Ha ha ha, a na początku programu nikt ich nie chciał. Czytamy komentarze. Widzowie jeszcze nigdy nie byli tak rozgoryczeni. Myślicie, że zbojkotują program? Gwiazdka, 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 zobacz więcej materiałów wideo.